Zimno. Kocham Polskę, ale chcę mieszkać w ciepłym kraju. Zrobiłam film. Zastanawiam się, gdzie są granice poprawiania rzeczy. Robiąc francuski film, zdałam sobie sprawę, że nie powiedziałam pewnych rzeczy w angielskim i polskim oraz nie napisałam w gramatyce. Czyli znowu będę wracać, ale filmów już nie poprawię, ale będę wracać do książki, żeby to poprawiać. Gdzie są granice tego poprawiania? To tak jak z wierszami. Już się nauczyłam, żeby nie poprawiać w nieskończoność. Kiedyś słucham o Beatlesach, że Beatlesi mieli taką metodę, która była całkiem niezła. No i ta metoda to była create to publish, czyli twórz, aby publikować. To oznacza, że starali się zamknąć proces tworzenia w ciągu jednego albo kilku dni i od razu publikowali. Potem mogli to nagrać jeszcze raz, ale nie poprawiali tej pierwszej wersji nie wiadomo ile. I to jest niezła, myślę, metoda. Musi być jakaś równowaga między korygowaniem a jakby poprawianiem. Zwłaszcza w pracy takiej, jak ja robię, naukowej, gdzie nikt mi za to nie płaci. To nie ma sensu.